Z nami pan Iwo Bulski, laureat nagrody specjalnej dzisiejszego wieczoru Polish Gaming Aces. Jak się pan czuje, podczas gdy został pan tak wyróżniony taką właśnie oto nagrodą? Jestem wzruszony przede wszystkim, bo jest to nagroda przekazana mi przez konkurencyjny portal, który zresztą korzenie ma przeze mnie rozpoczęte, albowiem zakładałem go razem z kolegami 25 lat temu. Jest to miłe tym bardziej, że działamy na dosyć wąskim polu informacji o branży hazardowej i wiedza, która jest przekazywana publicznie, musi być odpowiednio filtrowana, odpowiednio przesiewana, ponieważ można dużo zrobić krzywdy, a jednocześnie należy umiejętnie promować pewne produkty w naszej polskiej rzeczywistości, gdzie reklamowanie tych rzeczy, o których podajemy, jest prawem zakazane. A co pan sądzi o takich inicjatywach jak ten dzisiejszy wieczór, o zebraniu wszystkich przedstawicieli z branży rozrywkowej w jednym miejscu? Uważam, że to jest bardzo dobre. Pomysł i wykonanie i ta pierwsza gala była rewelacyjna. Jestem przekonany, że będzie to kontynuowane co roku, a w sytuacji, gdzie branża polska hazardowa nie ma możliwości spotykania się w kraju ze względu na obostrzenia różne, taka gala właśnie służy i rozmowom pozakulisowym, i honorowaniu firm, i myślę, że to bardzo moje pozytywne opinie są o tej gali. Nie mogę nie zapytać, gdzie stanie ta statuetka? U mnie na biurku. U mnie na biurku będzie sobie stała w honorowym miejscu, bo będę patrzył na nią obok zresztą byka z brandem Eplay. Będą sobie stały obie i miło będę wspominał. To zaskoczenie, jakie miałem, prawda, gdy zostałem wywołany do odebrania tej statuetki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.